proboszcz z Ars powiedział: szatan walczy tylko o te dusze, które żyją w stanie łaski uświęcającej, bo inne należą już do niego. Szatan walczy tylko o te dusze, które żyją w stanie łaski uświęcającej, bo inne należą do niego. Bóg nie chce śmierci człowieka. Pragnie, aby żył. Na kartach Biblii nieustannie nam o tym mówi. W sposób cudowny ukazuje Bóg miłość do człowieka w Jezusie Chrystusie, który nie oszczędził swojego Syna. Śmierci doświadczają ci, którzy do Niego należą. Czy żyje w stanie łaski uświęcającej? Czy nie zwlekam ze spowiedzią na za tydzień, za dwa, do świąt? Biblia mówi jednoznacznie, do kogo należysz. Czy jesteś w stanie dzisiaj umrzeć? Czy żyjesz w stanie łaski? Chrystus jest w stanie wydobyć nas z jakiejkolwiek trudności, otchłani, cierpienia. Nawet jeśli inni już kładą na ciebie krzyżyk i mówi, że nic z ciebie nie będzie. Czujesz, że gdzieś żyjesz w duchowej pustce, bez nadziei, w lęku, rozpaczy. Na te doświadczenia dzisiaj Chrystus mówi: wierz mi, ufaj mi. Jak ojciec mógł się czuć, kiedy usłyszał: nie truć nauczyciela, twoja córka umarła. Może są obszary w twojego życia, relacji z Bogiem, modlitwy, kiedy czujesz, że umarłeś. Kiedy wspomożonek cię nie rozumie, dzieci żyją w swoim świecie, a ty jesteś sam, ty jesteś sam. Potrafimy iść do lekarza, idziemy na prywatne wizyty, próbujemy wiele spraw pozałatwiać i nie dajemy za wygraną. A czy tak bardzo zależy mi na codziennej modlitwie? Czy tak bardzo zależy mi, aby zatrzymać się nad Słowem Bożym? Czy robię wszystko, aby jak najszybciej pojednać się z moim Bogiem? Bóg działa w codzienności. Bóg działa zwyczajnie. Tak jak w życiu tej kobiety, która permanentnie cierpiała na menstruację. Była skazana na odosobnienie. Żyła poza wspólnotą. Nie mogła się w tym okresie zbliżać do nikogo, a to trwało już paręnaście lat i nikt nie mógł jej pomóc. Wielu z nas było wróżki, jeszcze inni czytają horoskopy, radzą się innych. A czy potrafię z tym wszystkim, co przeżywam, przyjść do Pana? Niech dzisiejsze spotkanie z bohaterami Ewangelii będzie dla mnie konkretnym wezwaniem.